to już jest ten moment, kiedy Maria Wesołowska jest w pracy? Już. Tylko, że to jest tak. Sędzia w sądzie zostawia tylko tobie, ale nadal pozostaje sędzia. A tutaj traktuje to pani jako kostium, czy to też jest jakby rodzaj... Nie, to jest moja prawdziwa toga. To nie jest kostium. Nikt mi tego nie uszył. To jest toga, którą dostałam jako sędzia. Wydałam w niej wiele wyroków kar dożywotniego pozbawienia wolności. Najbardziej wszechstronna sędzia w Polsce, Anna Maria Wesołowska. Osobowość telewizyjna, działaczka społeczna, edukatorka. Rozpoznawalność przyniósł jej program telewizyjny, w którym gra samą siebie. Z pozoru drobna, eteryczna blondynka, w rzeczywistości zdecydowana, konkretna i empatyczna kobieta. Proszę Państwa, ta sprawa dotyczy pojęcia tolerancji. Jako sędzia bywa surowa. Ale taka być powinna. Ale jest przede wszystkim sprawiedliwa. Może momentami zbyt wyrozumiała dla sprawców, ale to jest mój punkt widzenia. Myślę, że powodem, dla którego widzowie tak kochają ten program, jest Ania. Stała się takim ucieleśnieniem i symbolem sprawiedliwości. To, co jest fantastyczne w pracy z Anią, to jest to, że ona przede wszystkim jest niebywale cierpliwa i znosi tutaj ze spokojem i pokorą wszystkie nasze wariactwa, bo często się zdarza, że coś się albo psuje, albo coś zrobimy źle, albo nie zdążymy. Jeszcze raz powtórzmy, przepraszam, nasz błąd. Już otwieram. Dzień dobry, pani sędzio. Tak niepewnie, bo nie wiemy, czy nas nie zje. Jak ja mu coś dałem do zjedzenia, to nie zje. Masz. Dobra. Proszę. No, zajął się jedzeniem. Zajął się jedzeniem, ale wygląda groźnie. Nie, jak się mu powie, że to przyjaciele, to nic nie robi. Annę Marię Wesołowską odwiedzamy w jej domu w Łodzi. To jej rodzinne miasto, z którym wiąże ją wiele ciepłych wspomnień. To są, można powiedzieć, wspominki. Od najmłodszych lat sama się zdziwiłam, bo nie mam czasu zaglądać do tych wspominków. Czyli zupełnie ja? Mamy od... A jak? No chyba ta w środku. No oczywiście, że ta w środku. Paluszek w buzi. To oznaczyło, że coś mi się tam nie... Przedszkole, pierwsza miłość, Marek. Ach, Marek, rzeczywiście. To rozumiem, że to ten tak, Marek. Tak, Marka pamiętam. Tu ja ze szkoły podstawowej chyba jeszcze. Bardzo jest pani fotogeniczna. Aparat panią lubi, kamera panią lubi. Pani nie myślała, żeby iść nie, w tym nie, kierunku? Nie, bo aktorstwa? Wtedy myślałam, że nie jestem fotogeniczna. I myślę, że ja mam rację. Tak. Że ja tylko umiem się ustawić. A tu jest mój też epizod ludowy. Tańczyłam w Borucie. Ale czy to też piękne wspomnienia. Czy to był tylko taniec, czy również śpiew w takim zespole ludowym? Ja nawet śpiewałam i miałam płytę ze swoją solówką, ale nie znalazłam tej płyty. No, przyznam, że to bym chciała zobaczyć. Ja też, ja bym chciała usłyszeć, bo śpiewam okropnie, więc ja nie wiem, jak to było.